Państwo, kolejny poniedziałkowy poranek i kolejne przecieki z biblioteki. Dzisiaj mamy tutaj w naszym programie panią Martę, naszą panią bibliotekarkę. Dzisiaj przychodzimy do Państwa, a właściwie do nieco młodszych naszych czytelników, z bardzo fajną propozycją warsztatów botanicznych z Marią Konopnicką. No, brzmi ciekawie, brzmi niefrasobliwie. Szanowni Państwo, zapraszamy, ale zanim o tym porozmawiamy, to się oczywiście przywitamy. Dzień dobry, Pani Marto. Dzień dobry, Pani Karolina. Dzień dobry. Pani Marto, co mogłabyś nam powiedzieć, bo botanika to takie trudne słowo, nie dla wszystkich chyba zrozumiałe, a na pewno dla tych młodszych nie bardzo. Co rozumiemy pod pojęciem tej botaniki i tej botaniki na tych warsztatach i dlaczego z konopnicką? Botanika to jest cały dział, który traktuje o przyrodzie tej zielonej, czyli o wszystkim, co jest związane z roślinami. A dlaczego botanika i dlaczego Maria Konopnicka? Z tego tytułu, że rok 2022 ma wielu patronów, a między innymi został ogłoszony rokiem botaniki, dlatego że Towarzystwo Botaniczne Polskie obchodzi swoje stulecie. A dodatkowo przez Sejm został też ogłoszony rokiem Marii Konopnickiej. A że Maria Konopnicka była doskonałym obserwatorem przyrody, co niejednokrotnie można spotkać w wierszach i w jej utworach, no to sobie właśnie wymyśliłam, że to połączymy i że zaprosimy rodziny z dziećmi, z dzieciaczkami od 5 roku życia. Mamy 4 spotkania. W każdym miesiącu po jednym. Cały program jest na naszej stronie i na Facebooku. Można się zapisać na cały cykl tych warsztatów albo na pojedyncze tematy. Także serdecznie zapraszamy. Dobrze, czy zdradzimy Pani Marto, kochana Marto, czy zdradzimy co na warsztatach? Myślę, że troszeczkę mogę uchylić rąbka tajemnicy. Pierwsze nasze spotkanie będzie się tyczyło wiersza Nasze kwiaty Marii Konopnickiej, dlatego że tam jest mnóstwo gatunków polskich kwiatów i nauczymy się je rozpoznawać. Drugie spotkanie będzie takie typowo warsztatowe, będziemy wykorzystywać wszystko to, co recyklingowe, czyli te takie potencjalne śmieci, które zbieramy tutaj wszyscy w bibliotece, żebyśmy mogli je wykorzystać na warsztatach. I będziemy tworzyć kwiaty, właśnie kwiaty. Fantastycznie. Następny temat to będziemy się rozprawiać wokół traw, które kwitną i potem wydają ziarna, a my je potem przetwarzamy w postaci różnych. Ewentualnie mamy alergię na nie. Albo mamy alergię, zgadza się, też będziemy o tym mówić. Także wszystko, co związane ze zbożami, czyli trawami jadalnymi. A ostatni temat to będą tajemnice drzew. Każde zajęcia praktycznie będą zwieńczone taką pracą plastyczną. No a warsztaty recyklingowe no to będą całe poświęcone właśnie działaniu twórczemu. Czyli bardzo warto wpadać z nieco młodszymi czytelnikami. Nasza biblioteka jest w pełni ekologiczna też przez działania tutaj Marty, koleżanki, bo oprócz tych warsztatów, które Wam polecamy, które już wkrótce i na które zapraszamy do zapisów, to jeszcze mamy Zieloną Bibliotekę, prawda? I tutaj też coś więcej poprosimy. No, Zielona Biblioteka to jest cykl spotkań w tej chwili dwumiesięcznych. Spotykamy się we wtorki o godzinie 17:30. Każdy temat jest inny. W najbliższym czasie będziemy rozważać o żabach, o skrzeku i o innych płazach. Także wszystkiego dzieci się dowiedzą. Są jeszcze wolne miejsca, więc serdecznie zapraszam, żeby dzieciaki zapisywać. Myślę, że to świetna zabawa i świetny sposób na spędzenie czasu. Kochani, zapisujemy się telefonicznie pod numerem telefonu 22 882 4300 i wewnętrzny 1 wybieramy. Ewentualnie zapisujemy się mailowo bdm116@bpursus.waw.pl. Myślę, że bardzo warto być ekologicznym, bardzo warto zwracać uwagę na problemy botaniczne i zwierzątkowe. I myślę, że Pani Marta świetnie tutaj nam w tym pomoże. Mało tego, te zajęcia cieszyły się i wciąż cieszą ogromną popularnością, dlatego nie zwlekajcie z zapisami, dzwońcie, piszcie, wchodźcie na nasze strony internetowe, na naszego Facebooka, na nasz Instagram. No i cóż, dziękujemy Marto. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia kochani i zapisujcie się szybko.